Może nie mamy super szczęścia, jeżeli chodzi akurat o ten młyn, dlatego że dzisiaj wieje, ale nie szkodzi. To, co mi się bardzo podobało tutaj, byliśmy też wewnątrz, pomagaliśmy tym paniom, bo tam jakaś mysz biegała, ja ją złapałem. Ale to, że taka mała społeczność się zorganizowała i zorganizowali tam renowację takiego pięknego obiektu i myślę, że powinien Krasocin świecić przykładem. Fajnie tutaj polataliśmy, troszeczkę wiało za bardzo, ale dałem radę. I też te obiekty, które są, czy Biedronka, czy tam ta stacja diagnostyczna nie sprzyjają, ale był to dodatkowy wysiłek. Musiałem parę zabiegów użyć, żeby pokazać z jak najlepszej strony ten obiekt. My lecimy dalej. Następna stacja powinna być też bardzo ciekawa. Let's go! Znaleźliśmy miejsce urodzenia Żeromskiego. Zrobili mu taki symboliczny tutaj pomnik. Jest też jego biografia. Piękne miejsce. Super, to jest zrobione. Dotarliśmy do Oblęgorka, tu jest Muzeum Henryka Sienkiewicza. Jest cudna aleja lipowa, która nas prowadzi samym wstępem. Musiałem troszeczkę sprzętu ze sobą zabrać, ale mamy też wspaniałą tutaj ścieżkę dydaktyczną po lewej. Wygląda to wszystko rewelacyjnie. Bardzo nam wieje teraz, kurczę, a ten dronik jest też lekki. Piękne przeloty przy tym pałacu. Naprawdę super, jestem dumny. Nawet tego husarza oblatałem, nie mylić ze stacją Huzar. Było naprawdę ekstra i wygląda ten pałac pięknie. Warto byłoby przyjechać, gdy będzie trochę lepsza aura. Natomiast jest i tak ok. Ludzi mało, pewnie ze względu na to, że jest pogoda niestabilna. Ale pan z ochrony też przyszedł później, jak już kończyłem drugi lot. Także sporo polatałem i powiedział, że muszę pojechać do Kielc i poprosić o pozwolenie. A to chyba nie tym razem. No, ja mu powiedziałem, że w sumie nie ma tutaj żadnej strefy, ale poszliśmy, zebraliśmy się, nie ma sensu się z nim też niepotrzebnie droczyć. Jeżeli chodzi o Bobrze, wydaje się, że ta miejscówka jest niepozorna, bo ona jest tutaj zagrodzona, ale dla latania jest rewelacyjna. Zarówno cruising, jak i freestyle. Zostało bodajże 6 tych łuków, plus cały fronton, który mam tutaj. I latało mi się świetnie. Co prawda, tak jak powiedziałem, wieje i też no nie ma co kusić losu, żeby tutaj schodzić po jakiejś drabinie. Ale tak pewnie polatałem, jestem bardzo zadowolony. Super miejscówka, dużo lepsza niż ten Oblęgorek cały, gdzie ochrona od razu wyskoczyła na nas, bo tu przynajmniej można w spokoju i naprawdę super zrobić cudne ujęcia. Podobało mi się i to bardzo. Obleciałem całą tą miejscówkę, czyli drugi lot tutaj w Bobrzy. Rewelacyjne jest to miejsce. Mur oporowy, który wygląda jak piramida w Machu Picchu. Przynajmniej z tej strony, gdzie on się tak obniża bardzo. Rewelacyjny. Naprawdę pięknie. Jeżeli chodzi o wodę tutaj, mur oporowy i te ruiny starej fabryki, tworzy to całość dla latania. Szczególnie FPV, taki cruising tutaj, żeby zrobić, marzenie. 100 razy lepiej tutaj jest niż w Oblęgorku.
Wzięliśmy dwa, nawet trzy albo cztery. Następna miejscówka, do jakiej dotarliśmy, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Jest tutaj dosyć mocno. Musimy przejść taką trasą, ścieżką edukacyjną, jakiś kilometr, półtora kilometra. Nie byłem tutaj, ale mam nadzieję, że trafimy w piekielnie atrakcyjne miejsce. Nawet lepsze niż ta jaskinia Atala. Nikogo nie ma, wiesz? Tak? Piękne są, tak? Te skałki są malutkie, ale jest tutaj naprawdę klimatycznie. To są właściwie pomarańczowe, z takimi pięknymi oknami. Niewysokie, parę metrów dosłownie, ale takie warstwy, no, też jest troszkę napisów. Widać, że mieli taki sam alfabet jak my w prehistorii. Ale robi wrażenie, bo i kształty są osobliwe i też kolory. Rewelacja. Taki piękny biwak, rewelacyjny. Można spokojnie sobie tutaj kimnąć. Tutaj, żeby zrobić taką małą wirtualną wycieczkę po tych skałkach, musiałem przyzbroić malutkiego Sineupa, czyli Kua V25, ale on jest lepszy do latania we wnętrzach, a nie w takich miejscach, gdzie jednak wieje. A dzisiaj wieje tutaj dosyć mocno. I pomimo, że jesteśmy w lesie, wydawałoby się, że nie będzie tak bardzo wiało, ale jednak. Samo miejsce jest malutkie, to dosłownie może ma ze 100 metrów, nawet nie długości, może ze 80-100 metrów. Tak jak idę i wam o tym opowiadam, tak mijamy poszczególne skały i za chwilę już będzie ta pierwsza. Więc na pewno to nie jest wyprawa na cały dzień, tylko bardziej na godzinkę czy dwie. Jest tutaj też taka ścieżka przyrodnicza, ale nic specjalnego, delikatnie opisana. A bardziej edukacyjna dla dzieciaków, typu jakie grzyby są trujące i tak dalej. Sama miejscówka jest rewelacyjna ze względu na kolory tych skał, bo faktycznie te kolory są niespotykane i te pierwsze, szczególnie do których się zbliżamy teraz, są wybitne. A też ludzie, bo to jest chyba piaskowiec, takie mam wrażenie. On jest dosyć plastyczny i miękki i ludzie tu niestety już z tymi narzędziami swoje imiona, inicjały wypisali. Tak czy inaczej, miejscówka jest bardzo ciekawa i egzotyczna i warta jest na pewno odwiedzenia. I to jest już ta pierwsza skałka, stąd się całość zaczyna. Ta skałka jest najładniejsza, zdecydowanie. Wiesz? No i to miejsce tutaj jest najlepsze, zdecydowanie, najfajniejsze ze wszystkich. Troszkę ciemno mam, podbiję sobie jeszcze ISO. Może do 400. Tak jak teraz. I przejdziemy sobie górą. Wylądowaliśmy w Świętej Katarzynie, bo chcemy przy okazji zdobyć jeszcze szczyt Łysicy, która wchodzi w skład korony gór polskich. I co jest najlepsze, że ja nie wiem nic na ten temat. Wiem tylko, że około godziny się wchodzi stąd. Teraz znajdziemy szlak i postaramy się przejść. Nie biorę drona, bo tam jest park narodowy, ale wezmę aparat i coś nagramy po drodze. Teren mocno zalesiony. Ciekawe jak tam jest, nawet nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Let's go. Wygląda na to, że stąd mamy godzinę czerwonym szlakiem. Jesteśmy pod klasztorem, startujemy. Musimy zdrapać tą tabliczkę, tak jak w Grecji. Kwiatów i grzybów też nie, ale psy? Idziemy 17 minut i pokazuje nam tabliczkę 30 minut jeszcze na szczyt. Już niedaleko. A nic nie przeszliśmy jak na razie, kawałeczek.
Ten górny odcinek jest bardzo fajny, już mamy niedaleko, może ze 300 metrów do szczytu. Tu nawet odległości są podawane, pewnie jeszcze z 5-7 minut. Dużo kamieni wystających, ale dobrze się idzie. I nie jest stromo, jest tak normalnie. Normalny spacer, wiadomo, z podejściem i tyle. Ale na pewno nie stromym. Czy z dzieciakami? Z psami chyba nie. Dronów nie można. A z psami chyba nie, z dziećmi jest nierówno, ale da się, tylko że jest nieregularny ten szlak, trzeba przy każdym kroku zwracać uwagę, gdzie się stawia stopę, tyle. Co prawda jesteśmy tutaj na progu sezonu, ale jest dzisiaj chłodny dzień i praktycznie spotkaliśmy może po drodze z 8 osób, a tutaj jest tych ławeczek tak dużo, że z tego wynika, że w szczycie sezonu, nie wiem kiedy to nastąpi, bo jest ciągle zimno, ale może być naprawdę sporo ludzi. Chyba przed nami już szczyt, bo coś widzę, jakąś kopę kamieni, ławkę z ludźmi i tablicę informacyjną. To będzie chyba to. A podobno najwyższa jest skała Agaty, bo ta łosica jest dwuwierzchołkowa, ale zdecydowaliśmy, że nie idziemy tam. To nie ma sensu. 700 metrów, a jest już późno. Bo szliśmy tutaj 37 minut, jest godzina 18.10, wracamy. To będzie mądrzejsze niż zdobywanie skały Agaty. Jest łosica zrobiona, tyle. No i mamy to, zrobiliśmy w tą stronę w 19 minut trasę, także to był moment. No i tyle, jeżeli chodzi o Świętokrzyskie. Tutaj warto przyjechać na mniej więcej 4 dni. Widzę, że potencjał jest duży. Co prawda niektóre atrakcje są bardzo małe, ale tak dla latania rewelacja. Ja jeszcze marzę, żeby zobaczyć sobie na przykład Sandomierz tak lepiej, na przykład wieczorem, żeby zostać na nocleg tam w Sandomierzu, żeby zobaczyć sobie Krzysztopór i parę takich rzeczy tutaj jest świetnych, między innymi ruiny, ale też na przykład Busko-Zdrój czy Dolina Nidy. Jest kilka takich na pewno miejsc, które chciałbym jeszcze zobaczyć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia. Pa!